Tworzenie puzli zajmuje bardzo mało czasu. Otóż po wejściu na stronę zakładacie konto. Założenie konta, jak widać, jest bardzo proste. Wpisujemy nazwę użytkownika, wpisujemy swoje dane. Ja loguję się. I już widać po zalogowaniu mam dostęp do zakładki Moje puzzle. I tak jak widać, ostatnie puzzle, które utworzyłam, mogę kliknąć też wszystko, ale zawsze lepiej tworzyć sobie albumy. Ja mam stworzone dwa. Tworzymy je poprzez kliknięcie w zakładkę i może pokażę jajko. I nie będzie to publiczny, ale dla osób z linkiem. I tworzy album bardzo szybko. Mogę przeglądać puzzle, dodawać do tego albumu. Tak jak widać, ostatnio utworzone, popularne w ostatnim tygodniu, najczęściej układane. I tak dalej. Ja wybieram zakładkę Stwórz. I to tu w tym miejscu klikam, żeby wybrać plik ze swojego komputera. Ten plik już jest pobrany, pojawia się bardzo szybko. Ustawiam tutaj liczbę elementów w klasach młodszych. Może 30 wystarczy, bo na lekcji trwałoby to dosyć długo. Wybieramy sobie kształt puzli. Możemy obracać je, ale tej opcji nie polecam, ponieważ wiem, że w szkole różnie działa tablica interaktywna. Tutaj sobie wybieram album, do którego chcę dodać, na przykład do albumu niech będzie jajko. I tworzę. Po chwili strona z puzzlami jest już załadowana. I tutaj w lewym dolnym rogu mamy opcję do podglądania obrazu, jaki chcemy ułożyć. Tutaj jest duszek, czyli podpowiedź, co będziemy układać. Przydatne w klasach 1-3. A tutaj jest opcja poukładaj lub rozrzuć. Jeśli ułożymy sobie nasz obrazek, w każdej chwili możemy go porozrzucać na nowo. Co jeszcze? W momencie, gdy zacznę układać, tutaj pojawi się czas. Może zacznę od, chociaż kilka elementów ułożę, żeby było widoczne, co chcę pokazać. Nie przećwiczyłam, ale tutaj jest kolorowy. O, to chciałam właśnie pokazać. Elementy, które do siebie pasują, one już pozostaną złączone. To fajnie ułatwia nam pracę. I na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj wyświetla się czas. W momencie, gdy zaczynam układać, ten czas będzie odliczany i kolejne osoby, które będą układały moje puzzle, nazwy użytkowników pojawią się albo u góry, albo na dole, w zależności od tego, kto jak szybko ułoży te puzzle. Więc to taka fajna zabawa dla dzieci, na przykład w pracowni komputerowej. Mogą ścigać się, kto pierwszy ułoży. I jeszcze najlepiej,
użyć tutaj tej strzałki do powiększania ekranu. Wtedy strona, na której układamy puzzle, jest już całkiem widoczna. No i można się bawić.